ponieważ biotechnologia to interdyscyplinarna nauka, dlatego studenci biotechnologii zdobywają zarówno wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną na wielu przedmiotach. I są to na przykład biologia molekularna, inżynieria genetyczna, enzymologia, kultury komórkowe roślin i zwierząt, mikrobiologia, chemia organiczna, fizyczna, chemiczna, analityczna, biochemia, toksykologia, procesy fermentacyjne, techniki separacji, oczyszczania bioproduktów czy modelowanie procesów biotechnologicznych i technologie produkcji biopaliw. Przedmioty te są prowadzone zarówno w postaci wykładów, ale w dużej mierze w postaci laboratoriów, projektów, pracowni specjalistycznych i ćwiczeń, ponieważ zdecydowanie zależy nam na tym, żeby studenci uzyskali tą praktyczną wiedzę. Około 70% przedmiotów prowadzonych na pierwszym i na drugim stopniu są to przedmioty praktyczne.